Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 13 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wolcen Lords of Mayhem. Pogadajmy z tą zimą w końcu i przełamy tą całą ścianę mroku. Shadows, heed my call. Aha, dobra, mamy tutaj wydarzenie, no to lecimy. Asha Morosani, Asha Morosani, Anamatere Su. Zatare. Thank you, Avenger. Good luck saving your tribe, Zima. Save what you can, but don't hope for much. The cult of the sleeper consumes all. Ah! Shh! Keep it down! Are you okay? Where's the Brotherhood? Oh, they're close enough. Co tu się do cholery wydarzyło? Czemu to są same zombiaki? What happened? What do you think? An endless tide of death? That's what happened. The likes of which I have never seen. Any remaining forces? The last brothers I saw were barricading themselves in their vault. Those that tried to fight outside died and came back as undead. I started to appreciate those guys. I guess it doesn't matter now. Come on, brother. Let's get the hell out of here. Val, wait. We can't go the way I came. A Purifier army is approaching, tracking you. Better them than death itself. Come on, we'll find a way through. Val, please. Look, you weren't there. Those Brotherhood Knights? They aren't kidding. They know their stuff, maybe even better than Purifiers do. An army of them fortified within their hold and protected by the power of Dawn just got wiped clean by a single cult. I take that as a strong hint that we're definitely not going that way. Wait a minute. You know that as well as I do. There's something you're not telling me. I need to talk to these guys. If any of them are still standing, I need to know. They have the answers I need. Answers to what? To everything. They might know of the origins of my powers, of my purpose. Val, I don't have the slightest clue about who I am. This might be my only chance to finally understand. Val, what do you say? I say... sure, why not? Let's have the two of us face an army of them. The things we do for family. Val, maybe we should talk about the... yeah! Plan. Bastards! Let's do- subtle as ever. No matter the odds! Oh, you remember that? Of course. Battle of High Peak. The three of us against the world. Just as we are now. Except there's one big dummy missing. Speaking of which, any news of Edric? We'll talk about it when we get into the vault. Okay? Okay. Jak ja uwielbiam takie bezpośrednie i niesubtelne kobiety. Świetne to było. Dobra, zaczynamy siekę, moi drodzy. Trochę ich tutaj jest, ale spokojnie, damy radę. Ja może spróbuję... czekajcie. O właśnie, pięknie. Jedynka teraz siadła. Dobra, jeszcze salwa przy okazji, może jeszcze dwójkę. O kurde, zamrozili mi skubani, dobra. Dwójeczkę. No idealnie, wszyscy padają, kurde. Ej, oni wstają, co jest? Wiecie co, my chyba musimy zabić tego większego, żeby oni przestali wstawać. A nie, to... a czekajcie, czekajcie, to jest ten chłop. To nekromanta coś, które spi. Moment, moment, moment. Dobra. Teraz możemy się pozbyć tych plepsów. Okej. Okay. O kurde. Czekajcie, może dwójeczka i jedyneczka, dobra. Okej, okay, pięknie, wszyscy padli, dobra. Jeden chyba został. This should buy us some time. Until the next wave arrives, that is. Alright, the area is clear for now. Let's talk. Dobra, zaraz pogadamy, tylko chciałbym sobie... czekajcie. Mam jakiś hełm dla Łotra i tak jestem ciekaw, co on mi daje. Obrażenie od żywiołu, wartość szansy krytycznej. To w sumie jest lepszy. Dawaj mi to, dobra. Miecz nie, to nie, to nie... a to co to jest? Kostury i katalizatory, to kij z tym. Dobra, moi drodzy, no to co? Tu mamy teleport, spoko. Wchodzimy, także idziemy do tego skarbca. Where is Edric? He didn't make it. What? Why? How? Last time I saw him, he still had Maelus on his side. Don't tell me the wench hurt him. No, I did. What happened? Shortly after you killed Maelus, he got promoted to Justicar in her stead. He started tracking me to bring me back for execution, claiming I was a traitor to the Republic. I tried to avoid the fight, but there was no way around it.
Something got in his head somehow and turned him against us. Something? You mean Hemlock. The bastard must have manipulated Edric's loyalty to turn him against us. I don't know. He might be a harsh man, but he took risks so that I could escape alive. He gave me another chance. I know deep down he cares. Or cared about us. Why would he suddenly send Edric to take me down? That makes no sense. We were the children of Hemlock. He wouldn't want to pit us against each other. I wouldn't be surprised if this is another wicked game of his, testing Edric's unwavering loyalty. Let the stronger of the three survive, discard the weak ones. Damn, Edric. Why couldn't you see through this? Val, I know this isn't easy, but we have to keep moving. I'm fine. I hate to say this, but we need to split up. If only for a moment. If the both of us go in there, more undead will pour in from the outside, trapping us. I'm not about to jump into this death trap. So, I will stay here and stop their advance as much as I can. You bring any survivors back to the light. Yes? I don't like this, but you're right. Are you sure you can hold? I will hold. I'm not giving up on you. Just like you didn't give up on me. I'll see you soon. No i dobra, moi drodzy, także wchodzimy do skarbca. Dobra, no i zobaczymy, czy będzie tam dużo tych zombiaków, czy nie. Ach, kurde, ten kult naprawdę nieźle się tu panoszy, nie? No, ja pierdzielę, przejęli wszystko, już dosłownie ładna lokacja, skarbiec nadziei, bardzo ładna nazwa swoją drogą, taka malownicza. Dobra. Okej, okay, szukaj pozostałych braci. Daybreaker's holy ground. The cult of the sleeper turned this place into a graveyard. Dobra, co my tu mamy? Broń do walki w zwarciu niestety, ta umiejętność, szkoda. O kurde! Już się kurcza zaczyna! Ja pierdzielę, ej co jest? Oni tarczy do skubany. Wow, wow, uwaga, 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 uwaga! Czekajcie, musimy go ubić. A co, ej, czemu ja mu nie zadaję żadnych obrażeń? Co jest? Coś mi się to nie podoba. Coś mi się tu ani to, ej co jest? What? Dlaczego tak szybko, ej co się dzieje? Czekajcie, naprawdę mi się to nie podoba. Może ja to muszę, nie, na pewno nie to. Ej, dlaczego ten koleś nie obrywa w ogóle, no patrzcie. On ma jakąś kopułę dziwną, jak ja mam z niego co zdjąć? Aha, dobra, rozumiem. Ja muszę wejść do środka i dopiero wtedy zadaję mu obrażenia. Dobra, umarł. I teraz pewnie mogę skrzywdzić tego potwora w końcu. Kurde, kopuła to przerąbana trochę dla postaci, które biją się na dystans. Ale dobra, spoko, damy radę. Okej, okay. Poziom 26. Super. Dobra, moi drodzy, to co, ogarnijmy sobie poziomek. I co my tu ciekawego mamy? Ja mam sobie zwinność trochę, po szybkość tak, dobra. Szybkość tak poszło już naprawdę nieźle w górę, to mi się podoba. Okej, okay, potwierdzamy. No i jeszcze pasywka tradycyjnie. I teraz tak, co my tu mamy? Osłona i zdrowie. Częstość regeneracji staminy to jest w sumie spoko, ale... A to co to jest? Osłona, maksimum zdrowia i... Moment, też nie to... Kurde, dajcie mi coś ciekawego. O, szybkość ataku 3%, to mi się podoba, potwierdzamy, dobra. To się przyda na pewno, a tymczasem ruszajmy dalej. Jak się zebrałeś tam pieniądze? Mam nadzieję, że zebrałeś, dobra. Ruszamy dalej. Już 8 minut nagrania, co? Ale głupie. Ja mam wrażenie, że my gramy pół minuty dopiero, nie? Tak, przy tej grze mi czas fajnie leci. Dobra, oberwał. Okej, okay. Rozwalamy, rozdupcamy. Co tu jest ciekawego? To są jakieś tam groby, sarkofagi. Kurde, urny, nie urny. Dobra, dawaj mi swój, ciszę z tego. Okej, okay, moi drodzy, w ogóle dzisiaj, no właściwie dla was już nie, ale ale dla mnie dzisiaj jest ostatni dzień starego internetu. Tak, i w końcu... O kurde, uwaga, 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 uwaga. I w końcu, moi drodzy, będę mieć nowy pakiet. Będę mieć nowy pakiet, będę mógł robić streamy. Tak, pierwszego streama jeszcze zapowiem, spokojnie. To wiecie, tak jak było ze Stachu Jonesem, dowiesz się w swoim czasie. To mniej więcej tak będzie właśnie ze streamem, o kurde. Ale tak się jak wam mówię, że... No, serio. Tak się jak was informuję, że moi drodzy... Streamy będę już mógł robić właściwie od dzisiaj, kiedy oglądacie ten odcinek. Także wiecie, będzie fajne, będzie fajne. Myślę, że też streamy trochę nam pomogą jakby w rozwoju kanału. Nie, że ja narzekam, ale no ale wiadomo, że człowiek chciałby, żeby to się rozwijało, prawda? Dobra, to lecimy dalej, moi drodzy. Teraz tak, mamy drogę tam. A co jeszcze w tym kamieniu jest ciekawego? Niebieski topór. Dobra, wezmę na sprzedaż. Okej, rozwalaj mnie te groby, wszystko rozwalamy jak normalnie. Tomb Raider, kurde, dawaj mnie to. Jakieś tam barwniki, emerakty, srakty, dobra, idziemy do przodu. Myślę, że pójdziemy sobie tutaj. Nie będziemy się jakoś wielce w te poboczne lokacje zagłębiać, no bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że Volcan akurat jest dosyć takim, no, liniowym hack and slashem, więc... Dobra,
więc nie będę jakoś też tu się właśnie wielce zagłębiał w te poboczne przejścia. W ogóle, moi drodzy, widziałem dzisiaj nowy gameplay z Diablo 4 z pre-alfy. Powiem wam, że no z jednej strony jest spoko, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ta gra to jest, wiecie, taka jedna wielka mieszanka Grindona i Wolcena. Tak mi Diablo 4 wygląda, przynajmniej w tej pre-alfie, nie? Wiadomo, że nie jest jeszcze wersja ostateczna. Ale no mówię, nie wygląda dla mnie to najlepiej. W sensie jest okej, ale to wygląda jak klon po prostu dwóch gier naraz. Właśnie tych połączonych, które przed chwilą wymieniłem, czyli właśnie Grimdon oraz właśnie Wolcen. Także, czy mi się to podoba? No, wiecie, tak jak mówię, nie jest źle, ale nie chciałbym grać w grę, która jest klonem dwóch innych gier, nie? Mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało tak jak myślę. Mapa mi się strasznie nie podobała w Diablo, powiem wam szczerze. Tak jak mapa w Diablo zawsze mi się podobała, przynajmniej w trzeciej części, to w czwórce mi się w ogóle nie podobała tam. Mam nadzieję, że to zmienią, bo mi się osobiście nie podoba bardzo, ale zobaczymy. Dobra, okej. Okay. Mamy jeszcze skrzynię przeklętą, dobra. Pokonaj wszystkich wrogów, o kurde. Dobra, macie minę tam. Ja pierdzielę! Unik, Andrzejek, uważaj! Ja pierdzielę. Aha, super. Ja pierniczek, ja ginę, co jest? No, that's a bad hit, bez kitu. Kurde, Andrzejek, uważaj. Dobra, dostał. Ja pierdzielę, no... Ten potwór jest jakiś chory, nie? On zadaje takie chore obrażenia. Ta elita, z którą się aktualnie klepujemy. Aj, shit, jeszcze mnie zamknął w klatce skubany. Gdzie ja jestem? No kurde, jeszcze mnie teleportuje pół mapy dalej. Gościu, weź, wywalaj ode mnie. Co za dziad, no. Dawaj go, Andrzejek, jeszcze. Dwójeczką dziada, no tam. Oczywiście musiał uciec od tej dwójeczki, nie? Dlatego... Ja tak nie lubię się bić z postaciami, które się teleportują. Dobra, ucieknijmy od tego. Wow, może bez przesady, co? Ej, co? Ej, to jest oszustwo! Jak on mnie tu bił? To jest niemożliwe. Jakim cudem? No kurde, jeszcze więcej was, no. Ej, to nie jest przesada. Kurde, Andrzejek, odejdź. Ja pierdzielę, naparzaj. No i znowu uniknie tej dwójki, no. Co za dziad, jak ja nie lubię takich przeciwników, no. Umieraj, no patrz co za... jeszcze dalej mnie teleportuj, żebym musiał jeszcze więcej biegać, no. Ja pierdzielę, jak mnie irytują tacy przeciwnicy. Nie zdajecie sobie nawet sprawy. Dawaj, Andrzejek, naparzaj ciecia tego, kurde, głupiego. No super, namierzy mnie, no co, ma jakiegoś aimbota ten chłop, no. Nie, no jeszcze z tej strony mnie biją, po prostu genialnie. Ale ma truciznę, zaraz umrze. Dobra, uwaga. No umieraj, dziadu! Kurde, w końcu. Ja pierdzielę, co to miało być? Wywalił mnie pół mapy dalej. No co za chłop. Zirytował mnie ten przeciwnik strasznie, powiem wam. Dobra, ale chyba padł już w końcu. Kurczę, co to było? Nie lubię takich walk, naprawdę strasznie. Ale okej, przynajmniej mamy dużo żółtych rzeczy, to mi się podoba. Tylko z tego, co widziałem, absolutnie nic nie jest dla nas, prawda? No oczywiście, że tak. Bo jak żeby inaczej, ja pierdzielę, ale głupie to jest. No dobra, ruszamy dalej, moi drodzy. To teraz pytanie, czy ja w ogóle dobrze idę, bo oczywiście nie zerknę na mapę. Miejmy nadzieję, że idę dobrze, zobaczymy, najwyżej się po prostu cofniemy. Dobra. Chociaż wydaje mi się, że my dobrze nie idziemy, ale tak z drugiej strony widzę, że tamta droga się jakby zaokrągla, więc chyba idziemy dobrze faktycznie. Czy nie idziemy? A już cholera wie w sumie. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. W sumie nic ciekawego. No, przeciwnicy, dobra. Okej, pięknie, kurde. Ten lament strzał jest świetny. No nie, zamroziłby. Kurde, walą mnie pięścią i zamroził. Co to, Sub-Zero jest? Dobra, lecimy dalej. Obrywajcie, Andrzej. Kurde, ile oni muszą dostać? No kurde, goście, masz truciznę na sobie. Umieraj. Dobra. Poszło? A właśnie, moi drodzy. Nie wiem, czy wspominałem o tym, czy nie, chyba jeszcze nie. Ale po Ghostrunnerze planowałem na kanale nagrać Outlast'a 2, ale pewnie nastąpiła mała zmiana planów i nagramy sobie Mortal Kombat 9 część, w sensie ten, wiecie, ten reboot. Mam nadzieję, że się cieszycie. Powiem wam tak, uwielbiam Mortal Kombat i muszę przyznać, że właśnie ten reboot, ta 9 część jest moją ulubioną, bez dwóch zdań. Także też się bardzo cieszę, że sobie ją nagramy. A powiem wam tak, no ona w tym roku 10-lecie obchodzi, w tym roku raczej już nie zdążę jej nagrać. Ale tak jak mówię, Outlast'a 2 też sobie odłożymy na kiedy indziej, bo
chciałbym trochę dłużej odpocząć od tego horroru, wiecie, w takim sensie, że mimo wszystko Outlast 1 plus dodatek, no trochę, wiecie, trochę mi psycha siadła, nie, od grania w to. W sensie, ja lubię horrory, ale nie lubię w nie grać bardzo często, bo to wtedy jakby człowiek się, przynajmniej ja, nie wiem jak inni, ale ja się osobiście bardzo zniechęcam, kiedy gram w horrory jakoś tak długo, dlatego ja wiecie, w horrory lubię sobie pograć tak od czasu do czasu, nie? Nie jest to jakiś tam mój przewodni gatunek, jeśli chodzi o gusta w grach. Dlatego no mówię, tak lubię sobie po prostu w horrory pograć czasami. Nie ciągle, bo to ciągle to już się też znudzi w pewnym momencie, te takie straszaki i tak dalej. To już w ogóle nie będzie się czuć tej atmosfery, tylko będzie takie: a dobra, o, kolejny jumpscare, ale fajnie, o dobra, idziemy dalej. I to by było pewnie takie coś, dlatego nie chciałbym, żeby tak wyglądała moja seria z Outlast 2. I dlatego, moi kochani, zdecydowałem, że... Kurde, legendarny ten na pierśnik tu spadł, bo... Dlatego, moi kochani, właśnie zdecydowałem, że z Outlastem 2 się po prostu trochę wstrzymamy, ale jest zaplanowany, spokojnie. Mam już cały, powiedzmy, plan na kanał na przyszły rok rozpisany. Rozpisałem sobie wszystkie gry, jakie chciałbym w przyszłym roku nagrać. Mam nadzieję, że zdążę nagrać je wszystkie. Bo jak nie zdążę, to będzie śmiesznie. Znaczy, w sensie bardzo bym chciał, ale czy zdążymy, to nie mam pojęcia, naprawdę. No powiem wam, zaplanowałem bardzo dużo na przyszły rok, także nie wiem, jak to wyjdzie. Jak zwykle ambitnie, jak zwykle. Ja zawsze ambitnie lecę. Dobra. Raczej nie inaczej, moi drodzy. Ambicja to jest moje drugie imię. Dobra, nieważne co robię, czy nie wiem, czy jestem w szkole, czy... Znaczy dobra, może w szkole akurat mam trochę większy dystans do takich, wiecie, nie wiem, ocen na przykład, czy coś takiego, ale... Ale na przykład jak wiem, że mi zależy, no bo na przykład, nie wiem, od oceny coś tam zależy dla mnie, no to wtedy się staram, ale jeśli wiecie... Ja powiem wam tak, ja się staram, znaczy jestem ambitny, jeśli chodzi, ale tylko i wyłącznie w rzeczach, które mają sens jakiś, nie? W sensie, wiecie, ogólnie do życia podchodzę dość, no, sceptycznie. I raczej nie robiłbym, nie byłbym ambitny w czymś, co i tak jakby nic mi nie dawało. Dlatego, mówię, jeśli chodzi o jakąś tam głupią jedną ocenę w szkole, to mi to wisi, nie? Ale, no ale jeśli na przykład, nie wiem, no jest to jakiś egzamin zaliczeniowy, półrocza, czy coś takiego, co myślę, nie, no, trzeba wypaść jak najlepiej. I uczę się dzień przed. Ja żartuję, ale to mówię. Po prostu wiem, do czego przykładać wagę, a do czego nie. Dobra. Okej, pięknie. Dobra, o ja pierdzielę, trochę ich tutaj jest. Dobra, spokojnie, damy radę, nie takich przeciwników się pokonywało. Już pokonaliśmy Edrika! Kurde, najsilniejsze dziecko Heimloka, to co, my nie damy rady z jakimiś plepsami takimi tutaj? Dobra. No i masno fest, dobra. Tak się tylko zastanawiam, gdzie jest ta reszta ludzi, bo po czym tak chodzimy, a ani śladu ich. Podejrzewam, że w tej następnej lokacji mogą być. Dobra, wchodzimy. Okej. I widzę, że mamy teleport, fajnie, ale jakby... Na co mi to daje, no w sensie... This gate has not been breached yet. Daybreakers! Is anybody alive? Chyba nikt nie... O! More will come. O, to jest ten Gernese. My go spotkaliśmy, kiedy z Valerią gadaliśmy wtedy wejść do... O, halo, wchodzę! Co jest? Ej, brama mi nie działa, co jest? Halo! O, teraz zadziałała, dobra. Light's mercy! Who is he? What does he want? Friend or foe? Let him through and close the damn gate. You heard the man. Don't worry, I'm here to help. Dokładnie. Dobra, pogadajmy. We have met before. You're the one from the Shadow Wall, aren't you? Yes, it's been breached. I've come to get you guys out of here. Valeria is up there stopping new undead from flooding the vault. This is our chance to get everyone out. Let's go. Are you listening? You're an ascended, aren't you? I'm the guy that wants you people to get moving. Wait, what's an Ascended? The Ascended are exceptional people whose fate is intertwined with all others like them. Tapping into their experience, just as they tap into yours. It takes practice, but should you be looking for it, you could feel the bond with other Ascended if you meet them. You would feel our bond. You're saying that what happens to me happens to you? Yes. I'm sure your head is full of questions. I shall tell you what I know once the situation is secure. If Valeria is up there on her own, we cannot linger down here. We must take the chance she's offering us. Fine. What's the plan then? We will open the Dawn Gate and carve our way back to the sunlight. Tell my men when you are ready. You're wounded. You think you can manage? Focus on your part, and I will focus on mine. No dobrze, to rozpocznij wydarzenie.
Okej, porozmawiaj z rycerzem Jutrzenki, dobra. Jutrzenka mi się kojarzy z Saints Row. Pogadajmy. The old man wants to storm our way out. It's now or never. It won't be easy. Even though you cleared your way down here, more of them will come from the other wings. They will enter a frenzy when they feel that they can access the inner sanctum. Open the dawn gate! One with the light! One with the light! Okej, normalnie będzie jak bitwa pod czarną bramą Mordoru. Dobra, no to lecimy w takim razie. Naparzamy. Kurde, ale będzie rzeźnia tutaj. Uwaga. Może uda nam się nazbierać wystarczającą ilość tej formy apokaliptycznej, to wam to w końcu pokażę. Fajnie by było. Ja pierdzielę, niech tu jest, co się dzieje? Andrzej, gdzie ty stoisz? Dobra, widzę Andrzejka, spokojnie. Dobra, mamy to. To co, panocki, idziemy dalej? Ale co, coś jeszcze? Ale epicka muzyka w tle. Okej, coś chyba na nas idzie. Takie coś chyba duże. Co się dzieje? We have to close the gate. Dawn does not hide from darkness. This is our only chance to get out. There is no going back now. Bloody zealot, your men will die for nothing. And they will do so defending what is right. As long as one of us remains, hope is with us. You will see us through. There's too many. My abilities have limits. We shall see about that. You will take what's left of my powers. Holy shit, co on nam zrobił? Your true potential ascended. O kurde! Fight like you have never fought before. O cholera jasna. To nieźle. No to lecimy, moi kochani. Ja pierdź, my chyba jesteśmy nieśmiertelni w tym momencie. Ale faza. Ale kozacko, jestem normalnie epickim wielkim aniołem. Hold the line! Du-du. Love isn't always on time! Du-du-du. Dobra, skończę śpiechać. Lecimy, ja pierdzielę, to jest kozackie. Szkoda tylko, że FPS-y mi tak spadają. Co się dzieje, nic nie widzę. Ja pierdzielę, Andrzejek, ty trzymasz się tam? Chyba muszę spamić lewy, co? Może prawy spróbujmy? Wow! Ale epickie, dobra. Ale powiem wam, taka scenka wyglądała jak prawie żywcem wyjęta z Władcy Pierścieni drużyna pierścienia, kiedy właśnie ta owa drużyna była w kopalni Mori. Wiecie, tam był troll, orkowie i tak dalej. Znaczy, nie, tam gobliny były, przepraszam. To strasznie podobnie to wyglądało, strasznie podobnie. Mega. Zamknij się tam. Kurde, my nie damy rady, co wy panowie gadacie? Uwaga. Będzie dobrze, nie bójta się. Dobra, uniczki razy dwa, dobra, super, siadło. No kurde, ale nie, no, nam ktoś pomaga w ogóle, czy my sami tu jesteśmy? Co jest? Ja pierdzie, jeszcze wyczerpał mi się ta forma apokaliptyczna, niedobrze. Kurde jego mać, czekajcie, może jedynka? Dobra, pięknie, ładnie siadło. Ale czujesz nas naprawdę jak Władcy Pierścieni, nie? Po prostu identycznie. Ja pierdzielę, podobna kolorystyka tej kopalni Mori. Przetrwanie właśnie. Masakra. Jeszcze brakuje tylko hobbitów, którzy zabiją trolle. Byłoby idealnie. Dobra, czyżby się udało? She's among us. Ah! Anathea's heard our plea! Ascend it! Embrace her light! Seize the opportunity at her altars! One last stand with the searing song at our side. One with the light. Zjednoczeni ze światłem, dokładnie, dobra. Ja myślę, że prawy będzie dobry, okej.
Dobra, pięknie, ale kurde, ta forma apokaliptyczna mega mi się podoba. Ja pierniczę. Anioł chyba najfajniej wygląda, powiem wam. Co prawda nie widziałem innych form, ale ale wygląda kozacko, naprawdę. No nie, to już! O kurde! Andrzejek, uciekaj! Końcówka życia, ja pitole, już nie mamy tokenów, przypominam. O cholera jasna. Co tu się dzieje? Nie mam pytań, nie mam pytań po prostu. Kurde, hold the line, panowie, hold the line! Ja pierdzielę! Już my nie przeżyjemy, nie ma opcji takiej w ogóle. Zesramy się tutaj, a nie przeżyjemy. Andrzejek, uniki, 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 jeszcze, jeszcze. Dobra, no jest ich coraz mniej jakby. Tak się wydaje przynajmniej. Ja pierdzielę. Umierajta, umierajta, panocki! Dobra, kurde, co tu się dzieje? Czyżby już? Czy jeszcze nie? O kurde. No to grubo, moi drodzy. Nie, no nie wierzę, o ja pierdzielę. To jest jakaś lekka przesada chyba, co? Ja jeszcze nie mam formy apokaliptycznej, po prostu genialnie. Znaczy jeszcze te cholerne kopuły mają, no super po prostu. I otoczyli go tymi kopułami. Nie, 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 nie. Rozdupić ich trzeba, rozdupić to szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobra, dwójeczka, dwójeczka, jedyneczka, dobra. O kurde, ostatni token, moi kochani. Ja pierdzielę, ale jest napięcie, powiem wam szczerze, jest. Dawać panocki, jeszcze go, jeszcze go, jeszcze działa. O kurde. No, siada czy nie siada? Jest, mamy to. Hope shines bright on us. Rally by the Dawn Gate. We are moving out in full force. O kurde, no powiem wam, to było trudne. Pogadajmy. You did well. One last push and we'll be out of this graveyard. Made it. Oh, please. Come on. Come on. Come on. Secure her. You took your sweet time. Apologies, princess. I had a few setbacks of my own. Shut up. Dlaczego postacie nie ruszają ustami? Gather around the fire. Her light shines through it. Still alive? Somewhat. You did well, sister. I know. Get yourself patched up and rest. I'll get us out of this. Easier said than done. Your friend is not going anywhere in her state. And neither are we. I can manage. Spare me. Your pride will only lead you to an early grave. We will get you back on your feet, but right now, you need to rest. So what's next? You bring the fight to them. You make them pay for the death of my brethren. At first, the waters of the Galatha River dried up all of a sudden. It used to flow gently from the nearby town of Helmshire down to our walls and past us toward the Galatha Falls. But before we could investigate, we got reports of a wildling army marching our way. While you were fighting them, the Cult of the Sleeper used the riverbed to funnel an undead army toward the weakest point of our walls. That's how the bastards broke in. Go upriver, reach Helmshire, and find the origin of this undead tide. Stop whatever is causing this. You and I have much to talk about once this task is done. Find Helmshire, stop the necromancers. Got it. Brother. Come back in one piece. Understood? Don't worry. I'm coming back either way. Victorious or zombified. But I'm coming back. Clever boy. No dobra, także moi drodzy, misja wykonana. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Coś może dla... A dupa, nic dla mnie nie ma tutaj. A, dobra, daj mi ten pistolet, niech będzie. Okej, moi drodzy. Myślę, że w tym momencie, zanim pójdziemy do Helmshire, to sobie zakończymy odcinek i polecimy sobie jeszcze do Stormfall ogarnąć sobie ekwipunek. Dobra, a tym Helmshire zajmiemy się już w odcinku następnym, dobra. Nie, no pistolet to brać nie będę, ja wolę łuk zdecydowanie, niż jakiś tam...
Pistolet, kurde, pistolet jest dla ciot. Gramy tylko łukami. Dobra, to sprzedajemy. To jakiś tam barnik pierdołowaty. Kamulki sobie zostawię, bo kamulki wiadomo, zawsze można użyć do jakiegoś tam upgrade'a. Ty chyba nie masz nic ciekawego. Nie, tu widzę wszystko dla jakichś innych klas, ewentualnie ten pas możemy sobie zobaczyć. Obrażenia toksyczne, o, a to jest dobre, bo... Powiem, że w sumie ten pas jest lepszy niż ten, który my mamy. Także weźmy sobie. Obrażenia toksyczne się nam przydadzą, no bo przecież ja walę toksyną, więc... Dobra, a tu coś sobie ulepszę? Niekoniecznie, z tego co widzę. Dobra, moi kochani, to słuchajcie. Myślę, że tu sobie odcinek już zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Vaults and Lords of Mayhem. Na razie!